Lotek na przykład miał taki moment w swoim życiu, jak sporo pił alkoholu, że różne psikusy robił różnym ludziom i sobie również. Jak już był bardzo pijany, wiesz, jest ten moment, że jest nad ranem, ty już chcesz iść spać, śpisz u Lotka, jedziemy tam, gdzie Lotek mieszka i Lotek ma żart nad ranem, że wkłada kluczek do zamka, patrząc mi w oczy i wyciąga. I robi to kwadrans. Robi to kwadrans. Ja robię: Lotek, idziemy w kimę. Dobra, ma... Rafał, dobra, idziemy w kimę. I każdy ma taki, wiesz, seks, na jaki zasługuje. No. To jest coś... To... Ciebie to kręci? Nie, po prostu chciałem komuś na złość zrobić, tak, aby mi to bawiło. Ja byłem ostatnim przed pójściem spać. Więc. A oglądał... To mi kiedyś Muniek powiedział, że zespół wtedy był zżyty, jak oglądał razem pornografię. Może raz? Więcej. Ale to widać. Rafał, świadomość mediów. Ten idzie! Przecież on wyjdzie jak intelektualista, wrażliwiec, a ty jak zawsze. Dobrze, dobrze. Czyli często oglądacie razem pornosy? Nie, no nie zdarzyło się. Nie, raz nie. Kręciliśmy, ale to też... Nie. Ale oni nawet nie wiedzieli. Nie. Ja się w ogóle nie umiem wypiąć. Ja nie chcę tego słuchać. Dobra, ale Rafał, tak szczerze. No jesteście tak blisko. Zdarzyło ci się, tylko teraz serio, naprawdę. Masz partnerkę. Wiem, że szanujesz prywatność, więc nawet nie wymienię jej płci. PESEL-u. Tak, nawet nie wymienię jej PESEL-u, adresu oraz kredytu. Zdarzyło ci się kiedyś w łóżku krzyczeć imię Lotka? Nie pamiętam, żeby mi się nie zdarzyło. Nie, absolutnie nie. Tak by. Chyba, że wszedł nagle do pokoju, no to wtedy było: Lotek! Ubierz się. No Rafał, daj trochę. Daj chociaż trochę. Nie. Dobrze, poważne. Magda gdybyś, jest moja. To gdybyś, daj pączka. Lotek. Rafał, a gdybyś został singlem, to jaki procent inspiracji do twojego programów by zgasł, wygasł? Bo wasze programy nowe są bardzo mocno osadzone na waszym życiu prywatnym. Jak byś się rozwiódł? Ja myślę, że o wiele więcej miałbym wtedy materiału innego, bo no jeżeli jesteś singlem, no to więcej wychodzisz, bywasz w różnych miejscach, poznajesz dużo więcej ludzi, więc myślę, że nie miałbym najmniejszego problemu z pisaniem materiału. Uważam, że wiesz, jak jesteś dobrym komikiem, to w takiej sytuacji, jakiej jesteś, znajdziesz komedię, no, będąc w innym mieście zupełnie sam przez tydzień, będziesz miał jakieś obserwacje i zrobisz materiał. No pytanie, wiesz, jaki chcesz zrobić materiał i do ilu osób on ma trafić. No jak chcesz, żeby trafił do jak największej ilości osób, no to robisz żart związkowy oparty na akurat twoim związku w mniejszym lub większym stopniu, tak? Ale czy twoja dziewczyna, dajmy jej, możemy dać jej imię? Nie. Lotek. Łukasz, twoja dziewczyna Łukasz. A czy ona ma coś takiego, że jesteście w domu, dzieje się jakaś akcja związana, nie wiem, no chociażby z odkurzaczem rumba i ona mówi: tylko o tym nie opowiadaj. Zawsze, zawsze. To rzeczywiście i co ty zawsze robisz? No mówię to, co zawsze, czyli nikt nie będzie mi mówił, jakie żarty mam pisać. Chcesz mieć co jeść? I trzymam ją za gardło. Podstawowy argument Lotka. I Lotek ze zasłonki. Tak! Żarcie, 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 kurwa!